Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z finansów chciałam Wam omówić, jak sprawnie można ustalić koszt akcji uprzywilejowanych. Jeżeli wiemy, że przykładem kapitału własnego są akcje uprzywilejowane, możemy ustalić, ile nas kosztuje taki właśnie kapitał. Jeżeli mamy zadanie o następującej treści, ja ją przeczytam. Spółka akcyjna finansuje swoją działalność kapitałem własnym, na który składa się m.in. 4200 akcji uprzywilejowanych, których obecna cena wynosi 75 zł i co roku na dywidendę od tych akcji przeznacza się kwotę 55 440 zł. I mamy podać koszt tych akcji. Musimy zacząć od tego, że każdy koszt akcji, no tym bardziej tutaj uprzywilejowanych, to generalnie jest jakby dywidenda. W najprostszym wydaniu ten wzór na koszt akcji to jest dywidenda, czyli to, co musimy zapłacić naszym akcjonariuszom w porównaniu do ceny, ile oni w tym momencie zapłacili, a my zarazem uzyskaliśmy. Żeby to obliczyć, muszę mieć dywidendę DU, dywidendę roczną, ale przypadającą na jedną akcję uprzywilejowaną. No ja mam podane, ile łącznie przeznaczanych jest pieniędzy na dywidendę, ale jednocześnie jest informacja, ile takich akcji uprzywilejowanych zostało wyemitowanych. A więc jeżeli podzielę łączną kwotę pieniędzy przeznaczonych na wszystkie akcje przez liczbę tych akcji, ustalony zostanie koszt, jakby wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję. Jeżeli w treści zadania oczywiście też wypiszemy sobie, jaka jest cena sprzedaży takiej jednej akcji uprzywilejowanej, a jest to 75 zł i wynika z treści zadania, to my w tym momencie, dzieląc i tutaj naszą dywidendę uprzywilejowaną i pojedynczą, jednostkową przez cenę sprzedaży, mamy podany wynik jakby kosztu jednej akcji uprzywilejowanej. Skończy się to zadanie bardzo sprawnie, interpretacją jest zawsze niezbędna w przypadku zadań ilościowych z przedmiotów ekonomicznych, bo nie jest to czysta matematyka, niby coś nam to ma nam dać. A więc piszemy interpretację, koszt takiej akcji uprzywilejowanej to 17,6%. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania
adresu filmu czy bieżącego fragmentu czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.